W XX wieku tylko cztery duże miasta w Polsce powstały od podstaw. Gdynia, Nowa Huta, Tychy i Jastrzębie. Każde z nich posiada krótką, ale niezwykle fascynującą historię. Nie inaczej jest z Jastrzębiem. Przypomnijmy, że w okresie międzywojennym funkcjonowały dwie odrębne miejscowości. Uzdrowiskowe Jastrzębie-Zdrój oraz rolnicze Jastrzębie-Górne. Po zakończeniu II wojny światowej wydawało się, że ten podział utrzyma się, a w życiu obu gmin niewiele się zmieni. Tymczasem w zaciszu rządowych gabinetów snuto śmiałe plany co do ich przyszłości. Ani rolnicy z Górnego, ani kuracjusze korzystający z jastrzębskiej solanki nie zdawali sobie sprawy z wagi decyzji, jakie tam zapadły. Odkrycie bogatych złóż węgla skutkowało budową potężnych kopalń, które docelowo miały zatrudniać od 4 do nawet 8 tysięcy górników. To oznaczało, że trzeba będzie osiedlić w najbliższej okolicy aż kilkadziesiąt tysięcy osób. Pierwotnie plany zakładały budowę nowego miasta w Pawłowicach. Uznano jednak, że to zbyt odległa lokalizacja. Wybór padł więc na Jastrzębie. Pierwsze osiedla mieszkaniowe zaczęto budować tu na przełomie lat 50. i 60. nieopodal uzdrowiska. Wznoszone były metodą tradycyjną. W ten sposób powstały niskie bloki w Zdroju oraz na osiedlu Przyjaźń, przeznaczone dla pracowników kopalń Jastrzębie i Moszczenica. Wkrótce jednak okazało się, że w rejonie Jastrzębia powstanie więcej zakładów wydobywczych niż pierwotnie zakładano. Według planu z 1960 roku Nowe Miasto miało liczyć 60 tysięcy mieszkańców, a zabudowa miała przesunąć się w kierunku Jastrzębia Górnego. Do realizacji planu przystąpiono niezwłocznie, a już w czerwcu 1963 roku Jastrzębie-Zdrój otrzymało prawa miejskie. Za głównego projektanta miasta uznaje się Zygmunta Winnickiego z katowickiego Miastoprojektu. Według jego koncepcji centralną osią miasta miała być arteria średnicowa biegnąca grzbietem wzgórza. Po obu jej stronach zaplanowano osiedla stanowiące odrębne jednostki mieszkaniowe oddzielone naturalnymi jarami przeznaczonymi do celów rekreacyjnych. Kopalnie miały funkcjonować na obrzeżach miasta. Istotą planu było harmonijne połączenie miasta i przemysłu z krajobrazem i przyrodą. Początkowo na terenie Trójki miały powstać 5-kondygnacyjne bloki dla ponad 20 tysięcy osób. Pierwszy z nich pojawił się w 1966 roku na ulicy Śląskiej. Ten i kolejne wybudowano jeszcze metodą tradycyjną, ale już niebawem nastąpiła korekta planów. Stwierdzono bowiem, że potrzebna jest znacznie szybsza technologia budowy bloków. Znaleziono ją w NRD, czyli Niemieckiej Republice Demokratycznej. W 1969 roku uruchomiono w Bziu pierwszą w Polsce fabrykę domów Fadom. Rocznie zakład produkował nawet 12 tysięcy izb, a bloki z fadomowskich płyt zaczęto nazywać NRD-owskimi. Od tej pory budowa osiedli w Jastrzębiu nabrała niespotykanego tempa. Na terenie Trójki, Czwórki i Piątki, bo tak określano kolejne osiedla, wyrosły wysokie żurawie, które ekspresowo montowały 5- i 11-kondygnacyjne wieżowce. W ciągu kilku lat na obszarze tzw. Nowego Jastrzębia pojawiły się nowoczesne osiedla z wielkiej płyty, które natychmiast zasiedlane były przybyszami z całej Polski. Były to głównie osoby młode. Średnia wieku mieszkańca nie przekraczała w tamtym okresie 24 lat, co stanowiło rekord ogólnopolski. Pierwsza połowa lat 70. była czasem wielkiego zachwytu nad Jastrzębiem. Podziw budził niezwykły rozmach, szybkość montażu, lśniąca biel balkonów i kolorowa mozaika na fasadach bloków. Koncepcja zakładała, że docelowo Jastrzębie będzie miastem ogrodem, w którym poszczególne osiedla tonąć będą w zieleni. Póki co narzekano na wszechobecne błoto i niekończące się budowy. Pod koniec lat 70. Jastrzębie liczyło już prawie 100 tysięcy mieszkańców, a na mieszkania wciąż czekały kolejne tysiące,
zakwaterowane w hotelach robotniczych. Tymczasem tempo budowy bloków spadło. Z wielkim mozołem wznoszono szóstkę, a na kolejne osiedla zabrakło już funduszy. Skupiono się na realizacji inwestycji niezbędnych dla funkcjonowania społeczności miejskiej. Wciąż bowiem brakowało szkół, przedszkoli, sklepów, obiektów kultury i sportu. Gospodarka państwa stawała się coraz bardziej niewydolna i niektóre z planów po prostu porzucono. Jednym z nich było zaniechanie budowy centrum miasta, którego śmiała wizja pozostała tylko na makiecie. W rezultacie do dziś wielu uważa Jastrzębie za miasto niedokończone. Od samego początku Nowe Jastrzębie budziło skrajne opinie. Jedni krytykowali je za monotonię architektoniczną, monstrualne rozmiary bloków czy brak śródmieścia. Drudzy chwalili za umiejętne wkomponowanie zabudowy w rzeźbę terenu, ogrom terenów zielonych i przejezdność ulic. Abstrahując od tych ocen, jedno nie podlega dyskusji. Jastrzębie pozostaje jednym z nielicznych przykładów kompleksowego planowania miasta w Polsce.